To jest tu. I to jest nowość na moim kanale. Dzień dobry. Środa, 24 stycznia, godzina jest 16:47, dochodzi godzina 17:00, zarost trzydniowy, czy ciut nawet, bo jak się w niedzielę do południa goliłem, a teraz dochodzi 17:00. No to ponad 3 dni. Nowość. Nowość jest w tym skórzanym etui. I to skórzane etui z tą maszynką dostałem od kolegi Seba Abes. Kolegę znacie, on uczestniczył przy pomyśle na mydełko, które przed wami Famulus, które przed wami prezentowałem. To jest maszynka Visamed. To jest model chyba W6, jak się nie mylę, bo nie tak. Visamed W6. Nie wiem, czy to będziecie tutaj widzieć. No, ale coś takiego. Sprawdzę, czy się nagrywa. Tak, nagrywa się. Visamed W6. Maszynka z XX wieku. Nie wiem, który to jest rok produkcji. Może 89, bo tak często te maszynki można trafić. A nie do końca to jest taka maszynka, bo ta maszynka jest z plastikową rączką. A tu jest przeróbka przez kolegę. Kolega Sebastian zrobił taką swoją rączkę. I co ciekawe, moleta jest taka, że można byłoby tą rączką pięty polerować. Wiecie, taka ostra. Ona się nam wżera w paluchy, no i to wypuścić jest chyba ciężko. Ale maszynka też jest ciężka. Nie wiem, ile oryginał waży, ale ta jest o wadze 102,7 gramów, prawie 103. No to jest ciężki sprzęt. Skórzane tui, chyba kolega również sam zmaścił, więc po schowaniu jest nasza głowiczka zabezpieczona. Maszynka Twist Open, czyli butterfly, czyli motylek. I tutaj tą częścią przekręcając, otwieramy głowicę maszynki. Maszynka z grzebieniem zamkniętym. No i mówię, typowo polska maszynka, już nieprodukowana, z minionej epoki. No i zobaczymy, co będzie. No, wygląd taki. Tak jak mówię, ja nie sprzęty vintage nigdy jakoś nie przypadły do gustu do tej pory, do dzisiaj, jakoś wizualnie. Ja jednak za bardziej nowoczesnymi kształtami patrzę. Jeżeli chodzi o maszynki Twist Open, Butterfly, też za nimi za bardzo nie przepadałem, ponieważ przy moim twardszym zaroście, po skręceniu maszynek, wydaje mi się, że mimo wszystko ta żyletka i tak nie jest trzymana tak mocno i taki mają inny dźwięk. Więc nie przepadałem za takimi maszynkami. No i też sam taki nie kupowałem. Ale z wielką przyjemnością tę maszynkę przegolę, bo mówię, nigdy takiej nie miałem, nigdy taką się nie goliłem, a w dodatku dostałem tę maszynkę jako prezent. Więc bardzo Sebastian dziękuję. No i cóż, wilżę twarz i powiem, a widzicie, nie wziąłem, od razu widzę, że nie wziąłem sobie czegoś takiego jak... Najważniejsza rzecz u mnie do golenia, czyli Cuba. Najpierw wilżę twarz. Trochę już woda wystygła. Ponieważ nalałem wody, okazało się, że jeszcze ktoś zadzwonił, jeszcze coś. Już troszeczkę mi ta woda wystygła. Pre-shave, którego od razu użyję. Zielony, ten, który ostatnio Cube 2 Christmas. Więc od razu go już mocę na twarz i cóż, pędzel, który użyję, SV-ka, i dzisiaj drugi raz użyję tego mydełka, które podczas
ostatniego golenia, a dokładnie golenia się żyletką ASKO Super Stylers, mydełko było nowością, czyli drugi raz dzisiaj tego mydełka użyję. Jest to mydełko, które się z producenta Stirling i to jest Pumpkin Spicy. Mydełko, które całkiem mi się spodobało, które pachnie mi świątecznymi, takimi białymi babkami i odpowiadami, tylko nie drożdżowymi, bardziej takimi ucieranymi, wiecie. Więc taka sytuacja. Nie są to drożdżowe wypieki, bo drożdżowe mają specyficzny zapach. Po goleniu użyję, to będzie bez mentolu właśnie. I rzadko mi się zdarzają bez mentolu Star Jelly Baileys, czyli zapach Baileysa, czyli też mi ten Baileys pasuje do wypieków. Mydełko przedrzmocone do miski od Paweł Peksa. Żyletka, której użyję, oczywiście żyletka, którą znam, którą bardzo lubię i którą, ostatnia z tego pakowania. To dobrze wiedzieć. Żyletka Triton R3 i to, co Wam powiedziałem na początku, pędzelek, który użyję, to będzie SV-ka. I co? I żyletkę już wyciągam z papierka, z tej takiej bibułki. Maszynkę otwieram, przekręcając ten pierścień, kładę żyletkę, nie próbowałem jeszcze tutaj, skręcam, zamykam i maszynka jest w żyletkę już po prostu wyposażona, nabita żyletką, z boku bardzo wystają krawędzie żyletki, bardzo, bardzo są mocno widoczne. Sama ekspozycja żyletki średnia, gapik też taki średni, w miarę równo, choć wydaje mi się, że tutaj ten gapik troszeczkę ciut z jednej strony większy, ale dla mnie to nie są jakieś problemy. Maszynka po skręceniu nic się nie rusza, nic nie słychać, nic tam nie uderza, nic nie tego. Dobrze. Wyciskam pędzelek i już próbujemy wyrabiać. Ostatnio ten pędzelek ciut za mało moim zdaniem wycisłem, a dzisiaj chyba znowu za bardzo, więc zaraz dodam wody. Zapach od razu czuć, naprawdę. Murphy & McNeil bardzo, bardzo, to mydełko Murphy & McNeil, jak sobie nie zapomnę, to może Wam tutaj gdzieś pokażę, o które mydełko Murphy & McNeil mi chodzi. Można powiedzieć, że bardzo podobny zapach. Może nie jest stuprocentowo bliźniaczy, ale no kurde. Jakby mi ktoś powiedział, Mariusz, Murphy & McNeil tu masz nałożone, no to nie wąchając je, porównując dwóch tak obok siebie, to bym powiedział, że to jest właśnie ten zapach. Się zacząłem od mocno wyciśniętego pędzelka. I jednak będę musiał dodawać wody, ale już raz dodałem. Ale tak jak mówię, mydełka Stirlinga są już tymi takimi, które zaczynają wchodzić pod te mydełka, które ja uwielbiam, czyli taka, wiecie, smar. Bardzo taki majonez się robi. Ale też tutaj warunek, żeby zacząć sobie od mniejszej ilości bardziej wyciśniętego pędzelka, to wtedy to łatwiej uzyskamy. Jak damy więcej wody, mydełko nie straci tutaj, nie zrobi się żur z tego mydełka, wiecie, takie mydlinki, bo to trzeba byłoby mocno przesadzić z wodą, ale ja lubię, jak jest jednak smar, nakładam ten smar na twarz i wolę sobie wtedy pędzel lekko zmoczyć i wyrabiać bardziej na twarzy, ale tutaj z dołu mydełka wyrobić nie mogę, a też za dużo nie pokręcę, bo mówię, mam z tym łokciem problemy. Mnie ta łapa boli, ale właśnie mydełko tutaj się nam robi świetne, tak jak lubię. Jeszcze troszkę, o Jezu, mnie ten łokieć boli właśnie. No i
O, no nachlapałem tu troszeczkę. Ale nie będę już więcej wody dodawał, nie będę. To jak mydełko zostanie na dnie, to będzie na dnie. To jeszcze je kiedyś wykorzystam. Ale robi się to, co uwielbiam, ale nie mam ani chęci do kręcenia, ani czasu. Jakoś mi szkoda czasu na kręcenie mydła. No i jeszcze do tego wszystkiego boli mnie ręka. Więc dlatego wyciągam to, co jest. A oprócz tego jestem niecierpliwy. Już bym chciał zobaczyć, jak maszynka Wizamet W6 z minionej epoki, z tamtego stulecia, polski producent, który już od dawna nie istnieje, którego żyletki na dzień dzisiejszy, jeszcze te starsze roczniki tam produkcji poniżej 80 roku, są bardzo, bardzo miłym kąskiem dla ludzi, którzy lubią się godzić żyletkami vintage. I to nie mówię tylko o Polsce, mówię o amerykańskim rynku. Bodajże chyba 72 czy 6, nie, 80 był drugi, 76. Nie znam się na żyletkach vintage. Ale bardzo pożądanym towarem do tradycyjnego golenia są te żyletki właśnie poniżej roku 80, jeżeli chodzi o produkcję. Więc mówię, znana nazwa w świecie goleniowym, ale mówię, fabryka już nie istnieje, producent już nie istnieje. Zostawił po sobie wiele maszynek. Juniory, W6, W11, no jest, tych maszynek produkowali, tych maszynek troszeczkę. Część szła w ogóle na eksport, oczywiście była wzorowana na maszynkach Gillette. No powiem wam, mydełko świetne. Dobrze, bo mnie łokieć boli. Zbliżam maszynkę i lecę. Bardzo na początku słabo poczułem, tak jakby mi nie chciała. Zbierać zarostu. Słabo ogólnie czuję. Wypłukiwanie bezproblemowe, bez najmniejszego problemu. Ale tak jakbym gubił kąt natarcia i nie czuł tego momentu, że mi maszynka ścina zarost, wiecie? Tutaj na szyi mam te włosy tak też ciężko do chwycenia, przez co szyja jest beznadziejnie dogolona. Nawet nie słabo, tylko beznadziejnie. Jak teraz bardzo, bardzo nie mogę tych tu na dole chwycić. Bardzo słabiutko, bardzo słabiutko. Będziemy potem widzieć, jak będę golił szyję, pod włos. Ogólnie, no powiem, lipnie to czuję. Tak jakby mi maszynka w ogóle zarostu nie chwytała. Nie czuję tego efektu ścinania, nie czuję tego. Też nie czuję żadnego szarpania. Bardziej słyszę coś, ale teraz tak na pierwsze te golenia, to jest taka maszynka bardziej dla tych, co mają bardziej taki chyba puszysty zarost. Bardziej miękki. Bo tak jakby mnie nie goliła, wiecie? No golić goli, co nie? Ale ja tego praktycznie w ogóle nie czuję. I jeszcze jak są maszynki czasami łagodne, a ta na razie to słabo. Ciężko mi kąt utrzymać. No słabizna jak na razie, powiem wam.
Maszynka chyba bardziej, no zobacz, jak będzie drugie podejście, ale na razie to taka bardzo łagodna. Pod nosem w ogóle nie mogę chwycić w taki sposób. O. Dopiero po zwiększeniu kąta czuję żyletkę, ale wtedy nie mogę pod sam nos podjechać. Więc to tutaj jest takie utrudnione. Strasznie łatwo gubię kąt natarcia i maszynka po prostu przestaje golić. Muszę bardziej przy moim zaroście tę maszynkę robić taki większy kąt, żeby ona cokolwiek chwytała, ale jest to słabe. Samego tego mydła mi z twarzy nie chcę za bardzo ściągnąć, więc no, szczerze mówiąc, no nie idzie mi to. Nie lubię takiego golenia. Szczerze mówiąc, jestem wściekły na tę maszynkę, bo goliłem się uniorem. To był o niebo, bardziej go czułem na twarzy i coś robił. Tutaj widzicie, no jest mydło, którego nie mogę. Mydła nie mogę ściągnąć, ale zaraz tak, chwyciło. No na razie gorzej niż słabo, powiem szczerze, jeżeli chodzi o mnie. Nierówno ta twarz ogolona. No na razie, no lipa, lipa. Tak czuję tę maszynkę. Jest bardzo... Bardzo szybko gubię kąt natarcia. Bardzo słabo chwyta mi ten mój zarost. Jezus, bardzo nierówno. Nie pamiętam, która maszynka mnie tak nierówno z ostatniego goliła. Naprawdę, mam tutaj bardzo nierówno to pierwsze przejście. Może zbyt długi zarost. No ale z włosem, no to ona naprawdę niewiele mi tutaj zrobiła. Dawno nie miałem tak słabego przejścia pierwszego, wiecie? I naprawdę ciężko mi tą maszynką, przynajmniej z włosem, nawet to mydło tak dokładnie z twarzy ściągnąć, więc jest dla mnie bardzo mało, jak na razie, skuteczna. Bardziej może dla, wiecie, zarostu typu puch byłaby lepsza, bo mój zarost na razie to na nie chce chwytać, ale do tego stopnia, że nawet to mydło słabo z tej twarzy ściąga. Ale zaraz będziemy widzieć, co będzie się dalej działo. Po pierwszym przejściu jestem zupełnie na nie. Więc... Tu też. Nie mogę tam chwycić. Bardzo szybko gubi kąt natarcia. Bardzo. W moim przypadku. Gorąc się pod włos. Już coś czuję, ale słyszę też ten dźwięk. To co mówię w maszynkach Twist Open, czyli ta żyletka, ona nie jest mocno chwycona. I ona takie, wiecie, uczucie, jakby ona troszeczkę tak od tego zarostu sobie wibrowała. Kurde, naciskam i próbuję. Z tym kątem mam tutaj problem straszny. Z tym utrzymaniem kąta natarcia. Super łagodna. Ja mówię, ciężko mi się nią. Przez to, że jest super łagodna, ale patrzcie. Tu już jakieś zacięcie chwyciłem, a szyja jest bardziej niż gównianie. No nie. Maszynka bardzo słabiutko mnie goli. Nawet jak słyszę
to ona mi tego nie chwyta, wiecie? Ja to słyszę, ale ona mi nie chwyta tutaj tego zarostu. No nie, to... Może dla początkujących, ale początkujących ze słabym zarostem. Lub młodych ludzi z delikatnym, słabym zarostem. Bo jak jesteś początkujący, ale ma twardszy, gęściejszy, właśnie układający się zarost, mógłby się zrazić do tradycyjnego golenia, bo... No. Nie mogę tu w ogóle chwycić. Tak nie chwyta. Nie chwyta mi w ogóle na lewym policzku, goląc się w poprzek zarostu. Tu też już nie chcę. Próbuję. No nie, no. No powiem tak. Próbuję tak, że mocno, wiecie, wcisnąć w tą twarz, żeby może... No marniutko. Bardzo, bardzo dla mnie mało skuteczny sprzęt. I też bardzo delikatny, wiecie, bo już tak dociskam. Nie byłby to był sprzęt dla mnie. No nie mogę się dogodzić. Kurde, tyle w miejscu. Macham, ona mi nie chce. No ona mi kurde. Ona nawet byłaby problemem dla tych, którzy nie mają zarostu i bardziej zgalają mydło niż zarost z twarzy, bo ona mi tego mydła nawet nie chce. Bo za bardzo chwycić. I próbuję wszystko. I próbuję właśnie nie dociskać. Zwiększać kąt natarcia. Zmniejszać. Ale ona jego zarostu nie chce chwycić. Frania. Na pewno jest łagodna. Przynajmniej dla mnie. A od tej jazdy już się robi, bo już dociskam. Mówię, a nawet tego nie czuję. Powiem wam. Ciut chyba bardziej skuteczna niż na mniej skuteczna maszynka, jak się goliłem to Bailey. Wąsa w poprzek nawet fajnie chwyta. I tu mam pieprzyka, to w poprzek. No nie. No powiem wam. Dalej nierówno, wiecie? Prawy policzek chyba lepiej troszkę dogolony. Szyja teraz nie jest najgorzej. Tu jest słabo. No słabiutko, ale lepsza będzie od Bailey dla mnie, bardziej skuteczna. Ale tak ją słabo czuję na twarzy, naprawdę, po prostu... No, Jezu, żuchwy, wszystko. No powiem wam... Strasznie słabiutko. Słabiutka maszynka dla mnie. Bardzo łagodna, wiecie, bardzo taka łagodna. Ale przy okazji ja nie czuję, że ona mi zgala ten zarost, kurde. Mój zarost jest bardziej wymagający. Junior ten P1. To była maszynka, która
No i z jedną z brzyczy w ogóle. Ale goliła mnie. Goliła mnie znacznie lepiej. Fajnie ją czułem na twarzy. I wiecie, a ta to jest... To jest dla dzieciaczków chyba, żeby się zaczynali czymś golić. No tak mi się wydaje. To znaczy inaczej. Nie tylko dla dzieciaczków, którzy mają jeszcze słaby zarost. Jak ktoś już jest dorosłym mężczyzną i też ma słaby, to oczywiście też, ale bardziej, ja mówię, ta jest taka... No nie. Przestaje pieprzyć. Nie robi mi ta maszynka wcale. No. Ja nie czuję w ogóle, że coś, kurde, ścinam tu. Coś usłyszę, ale tak jakby to zostawało tylko usłyszane. No nie no. Powiem szczerze, już mnie zaczyna chyba nawet, jak już tak dużo razy, już mnie zaczyna chyba nawet szyja podpiekać. A... No, nie. Nie dla mnie. To nie jest golenie dla mnie. Ja po prostu... No ja pierwszy. Nie dla mnie. Nie mógłbym tą maszynką... Nie, w jednodniowy zaraz to w ogóle chyba bym już nie chwyciło. Tak mam tu pod szyją. Nie wiem, jaki kąt zrobić. No nie chwycę tam. Odpuszczam sobie, bo szkoda mi buzi, bo wiecie... O, tu podwóz tego polika to w ogóle... Nie wiem, jak to chwycić tą maszynką. W ogóle nie chwyta. Ślizga się po prostu na tym mydle. Kurde, no już mnie bolą kości pod spodem, wiecie? Ona się ślizga na mydle. A nie chwyci. No nie ma uda. Nie daje rady. No nie, no nie idzie tak, bo to bolą mnie kości twarzy. No nie, to nie jest, całkowicie to nie jest maszynka dla mnie. I to myślę, że Sebastian z racji tego, że wie, o co chodzi. Ja tutaj jestem wdzięczny za prezent, a jeszcze bardziej wdzięczny za to, że mogę tej maszynki na sobie spróbować, a co za tym idzie, mam już zdanie na jej temat i dlatego tak jak mówię, to jest maszynka, która no mi nie chwyta, kurna, całą szyję, cały czas mam taką szyję, jak wiecie, jak po 2-3 godzinach zaczynam już delikatnie przy płytko rosnąc ścinającej maszynce zarost. Po 2-3 godzinach ja już zaczynam czuć ten zarost. On jest taki wtedy, jak się coś ociera, to jest taki, drażni to twarz wtedy, wiecie. Ja teraz tak czuję ten zarost tu wszędzie. Gdzie bym, kurde, nie dotknął tu, to ja ten... Wszędzie ten zarost tak czuję. No strasznie go czuję. Za to idzie bardzo delikatnie golenie wąsa pod włos. Jezus. Proszę Państwa, puczę twarz. Wizamet W6. No nie w ogóle. Puczę twarz. Pokażę Wam coś zaraz. Pokażę Wam coś zaraz. Jezu. No wszędzie. Wszędzie zarost. Wszędzie. I co Wam chcę pokazać? Chcę Wam pokazać taką rzecz. Szybkie nałożenie. Wyciśnięcie trochę, bo tu tego... O Jezu. Szybkie nałożenie mydełka na twarz. I już Wam pokażę, o co mi chodzi. Już Wam pokażę, o co mi chodzi.
No bo... Już wam pokażę, o co mi chodzi. Tylko przepuczę. Przepuczę ręce, bo... Już wam pokażę, o co mi chodzi. Już po prostu twarz podpieka. Wezmę to, bo nie mogę zostać z taką twarzą, bo bym się chyba rozchorował. No nie mogę. Więc tak jak mówię, Visamed W6. Jest to sprzęt chyba dla ludzi mających mięciutki, jakiś taki bardziej puszysty zarost. Albo jakiś taki ogólnie słaby i dobrze wystający. Bo ja nie jestem w stanie w ogóle się tym sprzętem dogolić. Jeszcze go pełno teraz, tego zarostu, ściągam z twarzy. Muszę to golenie przeprowadzić po prostu innym narzędziem, żeby... To jest, będzie ciut, może ciut skuteczniejszy od maszynki Bailey, którą kiedyś wiecie co? Przez to, że tak mi ona tak mi nierówno ten zarost trania ścięła. Tu mi brodę przycięła. Więc dużo poprawek teraz, a dokładnie całe pełne przejście i to takie, wiecie, jeszcze takie przejście z poprawkami. Tak. Chodź jeszcze tu. Tu coś jeszcze czuję. O właśnie. Tak. Teraz jest gitara. Musiałem tak zrobić, bo no nie mógłbym odejść taki niedogolony. Jeszcze tak nierówno ten zarost był wszędzie ścięty. Przepraszam, że ten piecyk się włącza. Jeszcze ten zarost był tak nierówno, tylko wiecie, co więcej mi się tej wody uzbierało po goleniu, bo były to te cztery przejścia z takimi poprawkami. Więc no nie wysiedziałbym, dotykając się po twarzy. No, jest fajnie, choć jeszcze może, ale to już bym
mówię. Dobrze, to mydełko zostawia potężny film. Tak, już jest fajnie. Uczepa zimną wodą. No i tyle, no kurde. Dla tych, którzy są w stanie się ogolić W6, proszę Państwa, to Wy wszystkim jesteście w stanie się ogolić. Jak ktoś się ogoli W6 na maksa, to chyba nie ma maszynki, którą by nie był w stanie się ogolić. To jest jedna z najmniej dokonających mnie maszynek, jakim się goliłem. Mówię, Bailey, pamiętam, ona była podobna, bardzo podobna. Nie czułem, żeby mi zarościnała. Tak samo Wizamet W6. Nówka żyletka, no teraz jest fajnie. No ale dlatego jest fajnie, no bo mówię, no ogoliłem się, skończyłem czwarte przejście, zrobiłem szaletką. Ale tak jak mówię, W6 tutaj gdzieś chwyciła, jakieś dociutkie mi zrobiła dygnięcie, jeszcze gdzieś, ale mówię, ja już ją na siłę leciałem, więc wydaje mi się, że jeżeli są ludzie, którzy golą się tą maszynką i ona ich goli, a jeszcze jak powiedzą, że ich dogala, to moim zdaniem, której maszynki by nie kupili, każda ich ogoli. Każda ich ogoli. To jest prawie dla mnie jak Bailey. Czyli maszynka, która mnie no tak zmasakrowała, jeżeli chodzi o niedogolenie, że ja po prostu bym, no ja bym nie mógł siedzieć tak. Jeszcze tu bardziej, tu mniej, tu coś czuję. No bardzo nierówno mnie też ogoliła z racji tego, że mi zaraz rośnie koliście płasko. Tu gdzieś chwyciła, tu nie chwyciła. W tym miejscu tu znowu chwyciła, tu nie chwyciła. Na chwilę obecną tak, jestem ogolony, choć wydaje mi się, jak tak mocno, to jeszcze gdzieś go czuję, ale tak jak mówię, kończyłem szawetką i też najlepiej by nią było jeszcze spróbować, bo mnie tak niedokładnie Wizamet strugnął, że to jest po prostu niesamowite, bardzo niedokładnie, więc tak to wygląda. Czy jestem zadowolony z golenia? Oczywiście, że jestem niezadowolony. No co będę pitolił? Ja wiem i ktoś powie, Mariusz, dostałeś i przynajmniej z grzeczności byś tak nie mędził. To nie chodzi o to, proszę Państwa, bo ja z grzeczności właśnie tak mędzę, bo chcę powiedzieć tak, jak ja czuję sprzęt, bo potem sobie kiedyś to oglądnę. Jestem wdzięczny za prezent, jestem wdzięczny za to, że mogłem też ogolić się pierwszy raz sprzętem i przede wszystkim wiem teraz, co mogę o tym sprzęcie powiedzieć. Wybrudzony od mydła oczywiście, potem go rozłożę, wymyję i dlatego mówię, Wizamet W6 jest całkowicie nie maszynką dla mnie i będę ją wspominał jako dziadowską maszynkę, no ponieważ mnie nie goli i tak będę o niej mówił i ona jest mniej skuteczna moim zdaniem od Feder ASD2, którą się nie mogłem dogolić za piernika, ale jeszcze mniej skuteczna była Bailey, a ta jest ciut może od Bailey lepsza ciut, ale od Federa SD2 no mniej skuteczna, to sobie wyobraźcie, ale dlatego też mówię, wiem, Junior P1 maszynka, która mi się spodobała, która mnie bardzo fajnie dogalała mnie i w ogóle czułem to golenie wszystko, tutaj nie. Sebastian, tobie bardzo dziękuję i wiem, że to zrozumiesz. Ja mówię o swoich odczuciach. Bardzo dziękuję za to, że mogłem się ogolić. Bardzo dziękuję, że to nie jest takie typowe W6, bo ma jednak tą rączkę metalową. Maszynka jest cięższa, z plastikową. Byłaby na pewno znacznie lżejsza. Jak najbardziej, no, maszynka działająca, ale nie działa na mnie. Wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się, no i właśnie nie wiem, jak to zrobię, bo to mi tak, miałem drugie podejście robić do tej maszynki w niedzielę, ale nie chcę nią robić drugiego podejścia, bo nie chcę się bardziej na nią denerwować, bo wiem, że nic się nie zmieni. Przy tak potężnym niedogoleniu, tak nierównym, nic się nie zmieni.
Nie, może w niedzielę wyciągnę jakieś mydełko i zrobię golenie jakimś nowym mydełkiem, żeby po prostu mieć jakieś golenie, przedstawić kolejne mydełko. I no i w przyszłym tygodniu zaczynamy ostatnią maszynkę, ostatnią żyletkę z tego zestawienia, czyli Dorco, to HQ, to jest Q, tak, HQ, i będziemy widzieli, jak to będzie szło. A dzisiaj środa minie, tydzień zginie, więc jeszcze troszeczkę sił do końca tygodnia. Wszystkim życzę, żebyśmy się mogli spotkać w niedzielę. I cóż, tyle. I coś jeszcze miałem powiedzieć? I miałem coś jeszcze powiedzieć. I jeszcze taką rączkę fajną dostałem od Sebastiana. Kolega też takie rączki robi. Kolega jest chyba takim majster złota rączka. Przeróżne rzeczy potrafi zrobić, co mi się bardzo, bardzo podoba. Tyle. Lufaszo, do widzenia. Hej, cześć. Żegnam Was czule.